nowy outfit. To już się dzieje, światła się zapalają, 3, 4, 5, skaczą nad głowami zawodników, światła gasły, ruszyli, bardzo dobry start, dobry start Darkovena, dobry start także Lando Norrisa, i po startu Esteban Ocon, czy próbuj tutaj Lando Norrisa atakować, potem ten się Esteban Ocon, a jednak się jeszcze broni. Co to się stało? Samochód bezpieczeństwa stał w miejscu. Aj! Co to było? Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. What the fuck are you doing? A jeszcze Darkovan tutaj odpadał! No słuchajcie, co to było? No nie wierzę w to. Słuchajcie, co ja dzisiaj wyprawiam. Idzie do dyspozycji. No ale cóż, słuchajcie, odkrywamy. A teraz mamy 15467. No i tak naprawdę... Dobra, teraz wykręcimy w tą stronę. Dobra, musimy poczekać na zielone światełko i ruszamy dalej. Ale oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko da się zrobić. Dobra, będziemy próbowali. My channel is my passion.
Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami ETS 2. No i oczywiście, słuchajcie, odcinek 3. Zaczynamy. W takim razie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka. A ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam do udziału w odcinku numer 3. Słuchajcie, no, mamy taką śmieszną sytuację, że po jakiejś tam aktualizacji mapy, no, niby tutaj, słuchajcie, zostały skasowane nasze ostatnie zlecenia w trakcie. Nie wiem, czy to faktycznie ma jakieś znaczenie, no ale naprawdę tutaj, jak widzicie, nie mamy wszystkich możliwości. No i zobaczmy, słuchajcie, co tutaj dzisiaj przygotowano. Wrocław, Praga, Czechy. No dobra, jedziemy na Czechy w takim razie dzisiaj. To takie najbogatsze, można powiedzieć, to zlecenie. Troszeczkę stan konta, prawie 15 tysięcy euro. No i zobaczmy, słuchajcie, co tutaj tak naprawdę dla nas przygotowano. Co ciekawe, słuchajcie, mieliśmy jeszcze taki tutaj mały wypadeczek, że no, zobaczymy za chwileczkę w ogóle, czy będziemy mogli sterować w drogę naszą maszyną. Powiedzmy. Dobra, czyli mamy troszeczkę zamienione teraz tutaj zestawy. No i dobrze, słuchajcie, ruszamy w trasę. Dobra, światełka są. Przygotuj się do skrętu. Kręć w lewo. No, troszeczkę nieopanowane jeszcze, jak widzicie. Dobra, tutaj jest ok. Tutaj tankować nie trzeba. Oczywiście tak patrząc na, przy okazji, to, że mamy właśnie stację, no 207, także już naprawdę troszeczkę pokonaliśmy. 190 km jeszcze do zrobienia przed nami. Naprawdę pogoda sprzyja, słuchajcie, jedzie się dobrze. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No to tak dosyć mocno powyżej. No dobrze, tak jak pamiętacie, nie chcemy dostać tutaj jakiegoś mandatu niepotrzebnie. Zobaczymy, słuchaj.
słuchajcie, Czechy przed nami. Chyba jeszcze nie byliśmy na Czechach. No, zobaczymy, co takiego ciekawego tam dla nas przygotowano. Na razie droga naprawdę pusta, słuchajcie, można śmiało lecieć. Czekamy tutaj tylko na jakieś normalne prędkości, ale wiadomo, słuchajcie, że na tych dojazdówkach to oczywiście nie jest wcale takie proste. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, troszeczkę się rozpędziliśmy teraz tutaj na tej górce. Cały czas 70. No i tą 70, no, spróbujemy utrzymać. O, tu już 50. O, proszę bardzo. Roboty drogowe. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. O, tutaj jeszcze ten, proszę bardzo. Dobra, i stoimy na światełkach. No, czekamy na swoją kolej. Tak jak widzicie, nie tylko Polska się remontuje, aczkolwiek chyba jeszcze jesteśmy w Polsce. No, piękne widoki, słuchajcie, naprawdę piękny widoczek tutaj przed nami. Nie wiem, czy to jest jakiś wiadukt kolejowy, czy coś, naprawdę robi wrażenie. No i czekamy na swoją kolej. 146 km jeszcze tutaj przed nami do pokonania. No naprawdę, słuchajcie, nie wiem już, które to zlecenie, nie notuję tego. Gdzieś tam mi się wydaje, że mamy taką opcję dostępną, żeby właśnie zobaczyć ewentualnie, jak to wygląda. No czekamy. Nikt nam tutaj z naprzeciwka nie jedzie. Dobra, jest nasza kolej. No, porządna wyrwa tutaj, słuchajcie, naprawdę świetnie to wygląda. To trzeba przyznać. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Wow! Nie no, słuchajcie, w takim miejscu, no w takim miejscu nas dorwali. No i niestety, słuchajcie, zamiast blisko było, żeby tutaj zbliżyć się do kwoty 15 tysięcy euro. No to tylko, słuchajcie, pokazuje, jakie tutaj trzeba mieć wyczucie. Naprawdę, przecież to był dosłownie, nie wiem, 100 metrów, 200 metrów może. A tu proszę, taki problem. Bardzo mocno uważać. Nie chcemy oczywiście zdobywać tych mandatów. No poczekajcie jeszcze chwilę, bo mam takie wrażenie, że troszeczkę ten dźwięk silnika jest naprawdę dosyć tutaj hardkorowy. Troszeczkę mi to przeszkadza. No, miejmy nadzieję, że to wystarczy. Dobra, spróbujmy dalej. Dalej porządnie słyszę ten silnik. Dobra, zobaczmy. Coś pomogło? Nie no, chyba jest troszeczkę lepiej. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, dobra. No tu już jest 80, więc możemy się troszeczkę bardziej rozpędzić. Prosto.
tutaj już, słuchajcie, naprawdę gaz wciśnięty do podłogi. A tutaj naprawdę ciężko pod tą górkę się wspinać tym samochodem. No ale już taka nowocześniejsza bardziej maszyna, można powiedzieć. Zobaczymy. Słuchajcie, tak jak widać, dafik. No, naprawdę przyjemna droga, słuchajcie, piękne tutaj bezdroża mamy przed sobą. Oj, oj, słabiutko nam to idzie ta maszyna. Bardzo słabo. Dobra, tu już jest 50, troszeczkę zwolnimy. Oj, 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 co tu się dzieje? No, proszę Państwa, wypadek. Ale no naprawdę te ciężarówki tutaj z naprzeciwka, no tak troszeczkę na ostro. Bez zatrzymania poszli po prostu tutaj w nas, naprawdę no. Było gorąco przez chwilę. Dobra, możemy zmienić sobie pas. No i próbujemy rozbujać tą naszą maszynę. Spokojnie, spokojnie, jeszcze tutaj moglibyśmy dorzucić przynajmniej tą dyszkę do tej prędkości. No, miejmy nadzieję, słuchajcie, że dotrwam do momentu, kiedy kupimy sobie naszą ciężarówkę. No i wtedy faktycznie będziemy mogli coś tutaj poszaleć. Stuningować troszeczkę to auto, aczkolwiek z tymi mandatami, no to nie wiem do końca. No ale też trzeba pamiętać, że przyspieszenie, słuchajcie, też ma tutaj ogromne znaczenie. Jeżeli będziemy żwawo poruszali się po drogach, przede wszystkim po tych wzniesieniach, bo tutaj, słuchajcie, naprawdę nie powinniśmy mieć kłopotu z osiągnięciem prędkości, a tutaj jak widzicie 6 dyszek, słuchajcie, ledwo, ledwo teraz trochę z górki zaczynamy przyspieszać. Dobra, jak tam zmęczonko, jak tam zmęczonko, no jeszcze w miarę powinniśmy dać radę zrobić to bez problemu. No słuchajcie, naprawdę ciekawa sytuacja się stała, czyli zresetowały nam się, no można powiedzieć, wszystkie ustawienia w ETS-ie. Ciekawa dosyć sytuacja. Jedź prosto. No słuchajcie, osiągamy 80, to już jest coś. Nawet zaczęliśmy trochę bardziej przyspieszać. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Nie wiem, czy to z górki tak lecimy. No, już naprawdę mandatów, słuchajcie, na ten odcinek wystarczy. Pierwszy już zaliczony i to przy ruszaniu naprawdę z takiego miejsca, gdzie raczej nie powinniśmy mieć kłopotu. No ale cóż, zdarza się. Zdarza się. Otrzymaliśmy niestety karę. No i teraz 14 812 euro na koncie. Nie jest to naprawdę nic z czym można się tutaj pochwalić. No ruszamy, słuchajcie, 31 km także do celu. Naprawdę już jesteśmy bardzo, bardzo bliziutko. Jeszcze kawałeczek. No już naprawdę tak narzekałem, słuchajcie, na ten samochód ciężarowy, ale ewidentnie raczej pod górkę on ma duże kłopoty. I tutaj faktycznie ten tuniczek by się przydał. Ale już jak jest w miarę prosta ta droga, to można śmiało jechać. Oj, 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 oj! No! Troszeczkę zbyt odważnie. Zbyt odważnie tutaj.
ale już się przyzwyczailiśmy, słuchajcie, do takiej, można powiedzieć, autostrady. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Ronda. I zjeżdżamy. Oj. No i znowu. Normalnie te krawężniki. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Oj, 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 oj. Skręć w lewo. Słuchajcie, bez kierunkowskazów, także... Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dobra, w miarę to nam się znaleźć. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. No, na szczęście, a na szczęście Ania... Skręć w lewo. Faktycznie tak się stało. Ej, dobra, gdzie to zaparkować? Nie, no oczywiście, że nie. Tak jest, dobra, czyli to wybieramy, bo tutaj wszystko inne to oczywiście zabiera nam te punkciki. Dobrze, no i teraz będziemy się troszeczkę... męczyć. Dobra. Dobra, spróbujemy sobie tutaj wykręcić i teraz na spokojnie wsunąć się tam oczywiście. Zobaczymy, jak to wygląda z góry. No nie, 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 jeszcze. Troszeczkę za mało. Oj! No nie wierzę w to. Słuchajcie, co ja dzisiaj wyprawiam. Po prostu, naprawdę, zamiana. Niestety, nie no, tak się tego nie zrobi. Tak się tego nie zrobi. Dobra, słuchajcie, naprawdę chyba dawno nie jechałem. Dobra. Troszkę ryzykowne to jest. Słuchajcie, naprawdę katastrofa jakaś z tym parkowaniem tutaj. Dobra, naprawdę brakuje wprawy, ale już teraz jest ok. Dobra, już teraz będzie dobrze. Oj, 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 oj. Nie no, co ja dzisiaj, słuchajcie, wyprawiam, to jest naprawdę mało powiedziane. Dobra, powolutku. Dobra, udało się. Okej. No, troszeczkę tych uszkodzeń. Troszeczkę dostaliśmy. Dobra. No, jeszcze nam brakuje, słuchajcie, tego doświadczenia, żeby tutaj zbliżyć się do tego poziomu trzeciego. No i dobra, słuchajcie, no, mamy kolejne zlecenie zrobione, można powiedzieć. No, 18641 tutaj na koncie. No cóż, tutaj mam jakieś statystyki. Zobaczmy w ogóle tak z ciekawości, jak to wygląda. Historia postępu. Mamy, słuchajcie, także wykonane dostawy, proszę bardzo, czyli nasze piąte zlecenie do tej pory. Przejechany dystans. No, naprawdę nie ma się czym chwalić, słuchajcie. No, ale dobra. Dobra, mamy to, czyli kolejne piąte zlecenie jest. Dobrze, kochani. Przechodzimy dalej. Zobaczmy, co tutaj możemy sobie wybrać. No, tutaj wiadomo,
jak to wygląda. My jesteśmy w Czechach. Czechy, zobaczmy. Dobra. Bierzemy to, słuchajcie. Zapuszczamy się dalej w Europę. No, co prawda powinniśmy chyba bardziej odkryć to Brno i tak się przebić. Tu mamy nieodkryte przecież. Zobaczmy, czy coś my tu mamy. Praga czeska. Palety, palety do Brna. Dobra, słuchajcie, no to chyba właśnie to zlecenie zrobimy. Co prawda, no jest troszeczkę tańsze. No ale też chodzi o to właśnie, żebyśmy odkrywali, słuchajcie, nasze miasta, nasze matki. Dobra, przyjmujemy, słuchajcie, puste palety. Nic szczególnego, jeżeli chodzi o tutaj kwestię dotyczącą właśnie jazdy. No ale cóż. Jedź bezpiecznie. Tak jest, tylko i wyłącznie. Dobra, światełka są. No dobra, zobaczmy, co my dzisiaj tutaj mamy. Renóweczkę, słuchajcie, do dyspozycji. O, przepraszam, pauza mi się włączyła, przy okazji odkryłem, jak to zrobić. No dobra, okej, słuchajcie, możemy ruszać. Trasa wyznaczona jest jak najbardziej. Jazdy, słuchajcie, z tych niektórych firm to naprawdę jest niezłe przeżycie. Dobra, zobaczmy. Okay. Skręć w lewo. No tutaj dosyć powoli jedź trzeba prosto. Jechać. Dobra, zobaczmy, słuchajcie. 224 km, no teraz już 3 km do celu. No na razie naprawdę 30 na godzinę, no to już zbliżamy się. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Dobra. Okej, możemy jechać. Zjedź z ronda. O, żeż ty, no przecież jak on się tu pojawił, słuchajcie, no. No, niemożliwe. Trzymaj się to prawej jest po strony. No, przecież tutaj nikogo nie było. Dobra, muszę bardziej uważać chyba na to. No, zjedź w prawo. Wrocław, ale my tutaj odbijamy. Dobra. Okej, tutaj wolno. Dobra, no słuchajcie, naprawdę strasznie dużo jakichś takich dziwnych przygód dzisiaj w tym odcinku. Naprawdę nie wiem, czy to kwestia tego, że no tutaj przyznam się, słuchajcie, jakiś czas nie było mnie w ETS-ie. Nie mam pojęcia, naprawdę, ale no dzisiaj, słuchajcie, nie dość, że tak, mandat, pierwsza sprawa. No, nie wiem, ze dwa razy zahaczenie, słuchajcie, krawężnik. No przy parkowaniu tam troszeczkę też było uszkodzenia. No teraz też jakiś, słuchajcie, numer naprawdę nie z tej ziemi. Patrzyliśmy, no faktycznie, nie wiem, może on tam za chwilę się znalazł, nie mam pojęcia. No ale jedzie, zobaczcie. Nie, to chyba nie ten, już nie mam pojęcia. Nie, tamten był mniejszy chyba. Dobra, no już tutaj renóweczka w miarę daje radę. Dobra, paliwko jest, możemy na spokojnie jechać do celu. No, wiadomo, słuchajcie, że i o tym też trzeba pamiętać, że chodzi o to, żeby no, dojechać przede wszystkim jak najszybciej. Mamy określony czas na wykonanie tego zlecenia oczywiście. Chyba się zdarzyło raz czy dwa, ale chyba raz, już nie pamiętam. Że no, mieliśmy duży kłopot
z wykonaniem czasu, no bo jeżeli mamy zablokowanie drogi, no to niestety jest duży kłopot wtedy. No i nasz GPS-ik nie zawsze słuchajcie się GPS-a, bo czasami potrafi spłatać figle. O, zwolnij, jedziesz dobra. Powyżej dozwolonej prędkości. No Ania, sorry, dopiero zauważyłem w ostatniej chwili, że już jesteśmy w Pradze. Jedź prosto. No, ciekawy jestem i na to chciałbym też dzisiaj zwrócić większą uwagę. Ile tak naprawdę czasu, czy faktycznie jest jakiś tam zapas, jeżeli chodzi o te zlecenia? Jak to wygląda? No, miejmy nadzieję, że tutaj nikt nie będzie zjeżdżał w prawo. Dobra, kolejne światełka. No, opóźniają nas te światła dosyć mocno. Dobra, zostawię sobie przerwę. Dobra, tutaj dzięki temu jak już jest żółte, to tak już możemy ruszać. No, wóz strażacki, widać, że tutaj też duże gabaryty robią swoje, no ale już zaczyna nam odchodzić. No i zobaczymy, słuchajcie, miejmy nadzieję, że już będziemy w miarę sobie jechać naszym tempem. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Dobra, i tu będziemy odbijać. Skręć w prawo. Dobra, zdążyliśmy jeszcze na tych światełkach. Dobra, trochę ta nasza przyczepa jest już taka... Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No naprawdę, słuchajcie, jak się zapatrzę, to niestety już tej prędkości się tak mocno nie pilnuje. No to już troszeczkę lepiej. Możemy się rozpędzić. 2,5 godziny jeszcze nam zostało na wykonanie zlecenia. Żegnaj Prago. Trzymaj się lewej strony, no a następnie ruszamy, jedź dalej prosto. Na podbój Czech. Jedź prosto. No ciekawe, czemu mieliśmy tutaj takie ciekawe jakieś strzałeczki, no ale okej, dobra. Widocznie taka jest informacja, że musimy tutaj odbić bardziej na lewą stronę. Jedź prosto. Nieźle rozpędzić. Ciekawa jest ta droga. Naprawdę, słuchajcie. Cały czas na szczęście prosto. Tak, czyli tutaj nam pokazuje, żeby zjechać. Dobra, prawa strona wolna. Dobra, 147 km, słuchajcie, jeszcze do celu. Naprawdę przyjemnie się tą renóweczką jedzie, to muszę przyznać. Pod tym kątem, słuchajcie, ciekawe są te zlecenia, bo naprawdę, no, można powiedzieć, że różnymi tymi aucikami sobie jeździmy i sprawdzamy różne rzeczy. No i zobaczmy teraz, jak on pod górkę. Z górki było fajnie, żwawo. No, trochę się męczy, ale i tak jest nieźle. Dobra, paliwko jest, tutaj nie trzeba naprawdę na razie zwracać na to uwagi, zmęczenie też przychodzi tylko przy tych długich trasach, no ale jeszcze nie mieliśmy naprawdę chyba dużo okazji. No tutaj akurat policja, także no jak widzicie, wszędzie można ich spotkać, po co ryzykować, no przecież tutaj jeździmy, żeby zarabiać i żeby faktycznie ta nasza firma się rozwijała, słuchajcie, jak to możliwe, jak najszybciej. Aczkolwiek, no, jak widzicie, zlecenia trzeba robić, naprawdę jeszcze do samochodu daleka droga, słuchajcie, żeby faktycznie to się udało. Ależ tutaj się męczymy pod tą górkę teraz. 50 na godzinę. Ciężko idzie ta maszyna. No i teraz trochę będzie lżej. Dobra.
No ciekawe, ciekawe. Godzina 40. No naprawdę jedziemy cały czas. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No faktycznie, trochę za szybko. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, słuchajcie, wcale naprawdę nie żałuję, że wybraliśmy tą drogę. Bardzo fajna jeziorka. Co prawda zapuszczamy się dalej, czyli Polskę zostawiamy z tyłu. No i zobaczymy, słuchajcie, ruszamy na podbój Europy, można powiedzieć. Zaczęliśmy w tym odcinku od Czech. Drugie miasto, no zobaczymy, ile tych miast faktycznie, oczywiście tutaj po zakupie DLC-ków ciekawi mnie, ile faktycznie będzie do dyspozycji. No ale cóż, słuchajcie, odkrywamy, odkrywamy. Miejmy nadzieję, że będzie nam to po prostu szło w miarę żwawo. No jeszcze godzinka, także no z tym zleceniem to tak można powiedzieć na ostrzu noża będzie chyba. Z górki to jakoś idziemy, ale już tutaj naprawdę... Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Ależ trochę przesadzone teraz. Dobrze, parking nam na razie niepotrzebny. 70 km jeszcze do celu. Jeszcze nie widać, jeszcze nie widać miasta. Zwolnij, tutaj. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Ale było przyjemnie poszmigać przez moment na 91 km. Szkoda, szkoda, że nie można, słuchajcie, naprawdę tutaj ostro pojechać. Dobra, tu już coś zaczyna się dziać, za moment zobaczymy. Gdzie tutaj musimy jechać cały czas, oczywiście te drogi też widzimy skierowane na Wrocław. No ale cóż, przed nami Brno, więc no, zobaczymy co oczywiście dalej. Czy Austria, czy może coś jedź innego, prosto. Zobaczymy. A no w ostatnim... Aj! No nie! I to się wydarzyło. Dobra, muszę mieć tak ustawione. Teraz troszeczkę lepiej to widzę. Nie no, słuchajcie, po prostu ten odcinek to jest jakaś tragedia, jeżeli chodzi o styl jazdy. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Niestety, jak tak będziemy obrywać cały czas te mandaty, no to szybciutko nie dojdziemy do tego momentu. No dobra, słuchajcie, zbliżamy się chyba do celu. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Nie no, mamy 80. Trzymaj się prawej strony. Dobra, i tutaj już widać, będziemy za chwileczkę odbijać już u celu. Także naprawdę przyjemnie się przyjechało ten odcinek. Naprawdę szybciutko. Zjedź w prawo. Dobra, i zjeżdżamy.
tu już tak jak pamiętacie. Dobra, i tutaj w lewusa. No, Ania coś szwankuje dzisiaj też. Nie ma najlepszego dnia. No. Nie no, słuchajcie. Jakaś masakra jeszcze. Nie no. Naprawdę? Coś dzisiaj słabiutko, słuchajcie. Chyba muszę kamery zmienić. Dopiero tutaj zostawiliśmy. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Ciągnęliśmy go cały czas, dobra. Skręć w lewo. Już dotarliśmy do celu, się do skrętu naprawdę... w prawo. No takie przygody. Dobra, no i tak jak widzicie, mamy odkryte miasto skręć Brno. Skręć w prawo, a następnie naprawdę skręć w prawo. Źle. Kolejne miasto odkryte. Skręć w prawo. Troszeczkę za szeroko. To była miła przejażdżka. Nie no, moment, muszę wycofać. Dobra, zobaczmy, czy tam nikt nie stoi. Dobra. Już, na... Już trąbią, słuchajcie, na człowieka. Dobra, o. No i okej, wybieramy sobie tą opcję, jak zwykle. Dobra, i teraz zobaczmy, tutaj się musimy ustawiać. No, miejmy nadzieję, że teraz, słuchajcie, pójdzie nam to troszeczkę żwawiej. Naprawdę zaczynajmy troszeczkę korzystać z tych kamer. Dobra. Śliczna renóweczka, naprawdę. Dobra, teraz troszeczkę damy do przodu. Okej. Teraz. Dobra, no to tak jak widzicie, dużo łatwiej, szybciej i przyjemniej. No, na razie to mamy, słuchajcie, szkoda oprócz oczywiście tego niepotrzebnego mandatu, niestety troszeczkę nas to musiało zaboleć. No i dobra, słuchajcie, mamy poziom trzeci nowicjusza. Doświadczenie oczywiście teraz będziemy musieli troszeczkę powbijać. No i mamy wolne punkty doświadczenia, proszę bardzo, czyli
możemy sobie coś tutaj wybrać. Zobaczmy, słuchajcie, co tutaj możemy wybrać. No, wiadomo, zmęczenie, czyli tak, długodystansowiec, proszę bardzo, czyli możemy sobie tutaj nie więcej niż 250 km. Z każdą kolejną rangą będziesz mieć kwalifikację na 350, 550, 850, 1100 i tak dalej. No naprawdę, słuchajcie, jest grubo. Dobra, zobaczmy tutaj. Dobrze, wybieramy na razie, słuchajcie, te naprawdę, żebyśmy mogli tutaj po prostu mocno zarabiać. No i cóż, słuchajcie, na koncie 21 338. Można powiedzieć, że kolejne dwa zlecenia zrobione. Oczywiście możemy, słuchajcie, tutaj wziąć kredyt. No ale zobaczcie, no 6000 dziennie, czyli musielibyśmy na ten sam kredyt zapracować, czyli przynajmniej dwa zlecenia na sam kredyt, także no, może być tutaj nieciekawie. Dobrze, jeszcze troszeczkę przyciszę tą muzykę. No, tak może. O, dobra. Tak może sobie grać. No dobrze, słuchajcie, dziękuję bardzo w takim razie za udział w odcinku numer 3. No, tak jak widzicie, ocena 2.5, więc no, tutaj niestety no, musimy troszeczkę jeszcze nad tym mocno pracować. No, słuchajcie, wiadomo, odkryjmy, słuchajcie, tą mapkę, jeżeli już będziemy faktycznie mogli coś tutaj zrobić, no to oczywiście wiadomo, że kupujemy auto, tuningujemy, słuchajcie, no i zaczynamy zarabiać, bo na razie oczywiście, tak jak widzicie, rynek pracy tutaj, no wiadomo, troszeczkę jeszcze nam brakuje, natomiast no może się pokuszę, słuchajcie, może się pokusimy na ten kredyt, żeby faktycznie coś tutaj ruszyć. Trzeba się zastanowić, bo tutaj jak zobaczymy dealerów ciężarówek, zobaczmy, kup online. Ty co? Aha, dobra. Nie chce się udać, dobra. Nie będziemy, słuchajcie, tutaj kombinować. No, ale wiadomo, jak to może się wydarzyć. Zobaczmy, słuchajcie, jeszcze tak szybciutko na zlecenia. Wiadomo, że skończyliśmy właśnie tutaj w tym mieście Brno. No i tak, tutaj już za bardzo nie mamy możliwości. No, ale Słowacja, czyli Bratysława, jak najbardziej przed nami. Zobaczmy, czy coś tutaj w ogóle by było ewentualnie do tej Bratysławy. Tak średniawo to widać. No, nie bardzo, słuchajcie. No tu jaka różnica. Tu jaka różnica, słuchajcie, w tych pieniądzach. No, ale to też nie o to chodzi. O. No to zobaczcie, że naprawdę tutaj jest tylko opcja Brno i Czechy. Dobra, no i tutaj właśnie o to chodzi, słuchajcie, żeby odkrywać te miasta. Ponieważ wtedy mamy możliwość wyboru zleceń. Oczywiście jak jeździmy swoim samochodem, to już trochę inaczej to wygląda. No ale naprawdę nie mogę się doczekać już tych czasów, żeby tak było. Natomiast no, na razie, słuchajcie, zobaczcie, zlecenie na Słowację ani na Austrię. No tutaj niestety z Brna nie idzie. No słabiutkie trzeba powiedzieć te zlecenia, słuchajcie. Szkoda. No nic, dobra, to już, słuchajcie, w kolejnym odcinku.
No dobra, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka. Oczywiście zapraszam gorąco i serdecznie na kolejny odcinek serii ETS 2 na moim kanale. To już będzie odcinek 4, słuchajcie, z Dark Owen Trade spółki ZO. Na koncie, tak jak widzicie, 21 338 euro. No i będziemy walczyć. Może się uda, słuchajcie. No ale założenie jest takie, żeby najpierw odkryć po prostu jak najwięcej tutaj miast i wtedy zacząć faktycznie przygodę, żeby tutaj o coś powalczyć, zobaczyć i faktycznie zacząć zarabiać. Zobaczymy, czy w ogóle nie możemy zrobić tak, żeby na przykład my będziemy jeździć, a kierowca zatrudniony przez nas będzie jeździł w naszym kupionym samochodzie, żeby po prostu firma zaczęła przynosić podwójne już dochody. No zobaczymy, słuchajcie, na pewno coś trzeba będzie podjąć decyzję, także jeżeli macie jakieś pomysły, też piszcie w komentarzach i widzimy się w kolejnym odcineczku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej! To już się dzieje, światła się zapalają, 3, 4, 5, skatę nad głowami zawodników, światła zgasły, ruszyli, bardzo dobry start, Wentek, dobry start Dark Owena, dobry start także Lando Norrisa, nie po tym startu, Esteban Ocon, czy próbuj tutaj Lando Norrisa atakować, potem ten się Esteban Ocon, jednak się jeszcze broni. Co to się stało? Samochód bezpieczeństwa stoi w miejscu. Aj! Co to było? Are you okay? That was a big one. Could I confirm you're okay, please? What? Where are you going? A jeszcze nerkowe tutaj odpada! No słuchajcie, co to było? No nie wierzę w to. Słuchajcie, co ja dzisiaj wyprawiam. Wiecie, do tej pozycji. No ale cóż, słuchajcie, odkrywamy. A teraz mamy...
dalej. Ale oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko da się zrobić. Dobra, będziemy próbowali. Channel is my passion.